Dzisiaj razem z Miss Agą, Muffinką oraz Kitkiem będziemy odgadywać, co jest w tej niebieskiej skrzyni. Rzeczy przygotował nam Maciej zza kamery, czyli mój chłopak. Tak więc ja już się boję, co tutaj będzie. Masz chłopaka? No! Dobra, Maciej, zaczynamy. Przynieś jakąś obrzydliwą rzecz, a ja się odwracam. Nie wiem, czy lepiej. No żartujesz. Żartujesz chyba. O nie, ja wiem, co to co jest. Co to jest? O nie. Dobra, odwracam się, ale jeszcze nie patrzę. Twoje... Nie wkładaj tam rąk. Nie. Tak, tu masz pudełko, no. Dobra. No, to ciekawe. A, już możesz chyba otworzyć oczy. Tak, co? Mogę? Nie, nie powinnaś widzieć. Czyli mówicie, że tam jest coś obrzydliwego. Nie! W skali od 1 do 10, 9. Ej, ręce nisko, do samej ziemi. Niżej, niżej, tak, do samej ziemi. Na dół, na dół. Ja patrzę na minę Maćka i ja nie wiem, czy ja chcę wkładać tam ręce. Wkładaj, wkładaj, nie obawiaj się. O! Tak, to już nie żyje. Dotknęłam, mam to na palcu. To jest za mocne. Co to jest? Ja to nie jest slime? Ja się domyślam. Slime jest. Polisz! Nie! Czekajcie, bo ja muszę zgadnąć. Znaczy też mi się wydaje, że chyba wiem, co to jest, ale jakaś drugiej strony. Ja się nie znam, ale tak się wydaje. Dobra. Za mocne jest? Wydaje mi się, że to jest jakaś papka dla dzieci typu Gerber. To jest moja ostateczna odpowiedź. Czy mam rację? Niestety nie. Ej, czuję zapach! Mogłaś chwilę poczekać! To wygląda jakbym... Ej, ja mam... To jest pasztet. Tak, brawo, to pasztet. Ale to zwykły? Ja myślałam, że dla psa. Ja myślałam, że to dla kota trzeba. To wygląda jakbym złożyła ręce w nie to miejsce, co trzeba. Nie? To jest zwykły ludzki pasztet? Tak. Zwykły ludzki przeterminowany pasztet. A, to dobrze, że przeterminowany. Ja myślałam, że to... dlatego takie krótkie są. Dobra, ja idę umyć ręce. O, mówiłam, że to nie żyje. Ja byłam pewna, że to jest po prostu na kota. Zdejmuję pierścionki, zmieniam zdanie. Nie, no, nie. Ja bym... A, kurczę. Wiem, że nie lubisz pająków. Łukasz. I takich włochatych rzeczy. Najgorsze są włochate pająki, co nie? No. Nie ma nic gorszego niż włochaty pająk. No ja już widzę, co to jest. Możesz się odwrócić. Ja to stanę. Bądź odważna! Bądź odważna! Dasz radę. Muffinka! Muffinka! Ja to nie to, że wam nie ufam, ale tak trochę wam nie ufam. Boże, nie dam rady! Wkładaj tam te ręce! Ja ci pomogę. Co, ja ci nakieruję? Nie, nie, nie. Co, nakieruję cię. Ale ty uciekniesz, jak to jest. Boże. Ja patrzę na minę. Zaczynamy powoli. Nic się nie przemieszcza w moją stronę. Nie, nie, okay. To... Trochę zaufania dla operatora, tak? Trochę zaufania. Panie, ja miałam chyba gorzej. No. No, Boże, nie dam rady. Mam nadzieję, że słuchaj, nie będziesz potem brudna, to ci powiem. Ale co z tego, jak to się może ruszać? O! Ej, uważaj, uciekniesz. Przestań! Boże, przestań. Ej, to przynajmniej nie śmierdzi. Co to jest? Mój drodzy, to się waliła pasztetę przez wszystkie chwile dzisiaj. To nie jest kaktus, co nie? Niepokoję się. To jest piłka. Jesteś pewna? Piłka. Nie dotykaj tego tak mocno. Czemu? Jak coś możesz rozwalić. Jak coś możesz wziąć odpowiedź, tylko stracisz pół punkta, bo za poprawną odpowiedź jest jeden punkt, za... To jest ciężkie. Uważaj! Przestań! Skaczę na ciebie! Nie, 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 bo jak to mocniej uderzysz, to się rozwali. A wtedy będzie śmierdzieć. Rozbije się. Kokos ma taką skorupę. Ale to takie coś? Musisz stać! Przestań! Tak musisz stwierdzić, kiedy odpowiadasz. Bo mam kokos. Naprawdę! Brawo! Brawo. O matko! Lepsze to niż patrz. To... Już? Co to jest? Ja wiem. Mogę? Ja bym powiedziała, ale to nie mogę powiedzieć. Mogę? Tak. Powodzenia. Ja bym nie zgadła chyba tego. Co? Co to jest? Pierwszy jakiś bakłażan. A mogę to otworzyć? Możesz robić wszystko. Na swoje ryzyko. Co to jest za dziwny plastik? Tu się odpala coś? To nie jest zabawka dla dorosłych, spokojnie. No właśnie tak wygląda, no, w sensie tak czuję. Ale jak ja to zobaczyłam, to myślałam, że to pingwinek to jest. To dobrze. To jest twoja odpowiedź? Nie. No, Jesus Christ. No to jest jakby tutaj coś do solenia? Ale no przecież to by było głupota. Czy ja mogę to jeszcze bardziej otworzyć? Bo nie wiem, czy to możesz poprosić o podpowiedź. Można jeszcze bardziej? Mam za krótkie rączki. Nie chcesz podpowiedzi? Nie, jeszcze nie. Zastanów się. O, czekajcie, coś. A ja też nie wiem, czy coś ci pomoże. Zaczynam rozpierdzielać to. Nie wiem, czy coś ci pomoże, jak to właśnie w ten sposób. Ja zapomniałam, że ja tej podpowiedzi mam. Ojej, teraz to już to rozwaliłaś. No, co to?
Teraz to już nie zgadniesz. Pojęcia nie mam zielonego, no jakaś zabawka albo coś. No nie wiem, to jest dziwne, tu jest dla mnie jakieś... Podpowiedź. No podpowiedź, bo totalnie nie wiem od... To wszystko może być. No. Jest to narzędzie odzieżowe. Golarka do ubrań. Tak. Za bardzo, no. Czyli pół punkta dla Miss Agi. Co tu jest? No, no talerz zwykły. Na talerz zwykły, a wiesz co to oznacza? Już mogę? No, talerzyk oznacza zło. Nie chcę wkładać tam łap. Wkładaj ręce, wkładaj ręce. Tak, aż tak źle? God. Dobra, to jest talerzyk. Kładaj ręce. Okej. Okay. Dobra, to jest talerzyk. Czy to jest twoja odpowiedź? Tak. To minus jeden punkt. Nie zero, tylko minus jeden. Minus 10 od razu. Ej, ale nie pełzają. To czuć, to są jakieś robaczki. 100%. Jakieś glizdy. Mogę teraz... Co to jest? Muszę... Tak, tak. A jaki rodzaj? Szczerze? Ja bym... No. Inaczej, to są za duże, bo tak to bym powiedział, że to jest ochotka do łowienia ryb w zimę. A ale nie, ryby? To będzie... No, kiedyś łowiłem dużo, więc bym powiedział w ten sposób jakiś... Albo jakiś żelki, nie chcę tego rozerwać, to żyje? Nie, już nie. Chyba już nie. Już nie. Nic no to żyje. Nie, no to są jakieś robaczki, no. Ciężko mi powiedzieć jakie, bo nie... Bo czy to jest twoja odpowiedź? Przestań mnie podpuszczać. Może chcesz doprecyzować jakie robaczki? A jest dodatkowy punkt za to? Minus. Może byś się umówić, że tak będzie. Pół punkta dodatkowo. No. To będą... małe dżownice. No niestety nie. Co to jest? Zobacz, zobacz co to jest. No nie! No nie! Ej, oszukany! Ale ty się nie poznałeś. No tak. Ja bym ugotował specjalnie. No kurde, czuć, że to jest makaron. Takie no, lecie, nawet jakby leje jak makaron. Ja makaronu nigdy nie gotowałam. W życiu bym nie pomyślał, że takie coś mi da. Ej, ale jak weźmiesz małą część, to rzeczywiście no. To jak roba. Ale widać, że nigdy makaronu nie gotował i nie dotykał, dlatego nie wiem. Gotuję makaron, proszę tak mnie nie obrażać. Dobra. To już po tobie, Bera. Ej, ale że ty tak specjalnie możesz, tak. Na swojej dziewczyny aż tak źle? Dobra. Specjalnie najgorsze. Uważaj, delikatnie, delikatnie. Najgorsze. Znowu pasztet jakiś? No, no coś w podobie. Słuchaj, żeby cię nie zaciąło. Delikatnie, delikatnie. Bardzo spokojnie zrób to. Bardziej takie włochate, takie... Żebyś się nie zacięło. Ale uważaj. Ej, coś mam tutaj. No. Może ugryźć też. Właśnie mówię, żebyś się nie zacięło. Nie, no, no nie ugryźć. Bardziej ukuć. Co to jest? Jeżyk. Że ty to tak mocno. Ej, to przypomina taką dżdżownicę, trochę taką od motyla. No. Też jest taka krupowata. Nie wygrywa! No, ale zimne to jest, czekajcie. To są wałki do włosów. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak, wałki do włosów. Brawo! Jak to? O, i tak zostaje do końca tak było. O, Chryste eleison. Smacznego. Smacznego, powiem. Już można, tak, już można. Zapraszamy. Ja powiem tak, to jest jakiś narząd. Tak, tak jest. Przyrząd. Nie, no. Nie, narządy. Nie zjadłabym tego. Wiesz, wątróbka i te sprawy. No, wolałbym tego nie jeść, tak szczerze. Idziemy powoli. Matko, coś tu jest. O Boże. Ej, ale ja za talerzyk powinienem pół punkta dostać. Matko, co to jest? Talerzyk zgadłem! O Boże, matko się... Smacznego, no. Rączki to nie mówię. Spokojnie, nie jest tak źle. W skali od 1 do 10, obrzydliwość to 7. Można na tym, na przykład z tego zrobić pasztet. Ty robiłaś kiedyś pasztet z tego? No. Jezu. O matko, no ale dotknij no, to. No z narządów różnych. Dobra, weź tak śmiało to do ręki. Śmiało, złap to. Matko. Ja nie jem mięsa. Matko. A jakie to jest w dotyku? Niby śliskie, a niby takie lekko lepkie. Wydaje mi się, że Maciej to specjalnie przygotował. No bo wiecie co, ja bym powiedziała, że to jest ocieplacz do rąk, ale nie, bo to jest takie klejące. Skąd wy takie rzeczy macie? O, Maciek tam się postarał mi za intensywnie. Jaka jest twoja odpowiedź? Bardzo mnie zmyla to, że to jest klejące. Chyba Maciej to jest specjalnie przyrobił. I wszystko, no bo ja bym powiedziała, to jest serce. No. To jest serce. Czyje? Jest do ręki. Nie mam. Jest do ręki. Teraz. Otrzymać do rąk. Ale to jest jałosiami. Jałosiami. Maśle? Jesteś pewna? Ej no, to jest takie... Maśle. To też? Maśle? Czemu? Maśle. No bo by było zbyt proste, gdyby nie było maśle. Na serio? Ale jak się z tego wało? Bo od razu pomyślałam, że to jest ogrzewasz do rąk. Ale to ogrzewasz do rąk. Bo
obliczyć. No bo to jest zbyt prosty kształt, żeby zgadnąć. Trzeba by było podkręcić troszeczkę. Masłe! Serio, nosałeś to masłe? Naprawdę! Przestań ci już. Ogólita! To było żywe. Pasztet śmierdział gorzej. Powodzenia. To było żywe kiedyś. Kiedyś? Tak. Pasztet śmierdział. Ryba! A czemu nie zgadzasz? Halo, ryba! Dotykaj! Dotykaj! Nie chcę. A, nie, co to jest? Słuchaj, dokładnie umyj później ręce, dobrze? Błagam. Nawet będzie ci później tak po twarzy dotyka. Mobina! Dobra, nie masz bardziej, prawdopodobnie to jest kość. Ale czy to już jest strzał ostateczny? Tak szybko? A może to jest po prostu, wiesz, jakiś taki... Jezus Maria, co to jest jednak? Jaka cisza nastała, bo oni się tutaj powiedzieć, o, jakie ohydne! Czemu to jest wysmarowane masłem? To macie wszystko! Masłem! To jest masłem, to jest wysmarowane masłem! Nie, to akurat nie jest. Wszystko z masłem jest lepsze. Nutella bez masła! Jak to? Z masłem! Najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest kość. No to jest twoja odpowiedź? Tak. No brawo! Kość wędzona na to! Mam nadzieję, że kupiłeś ją w moim sklepie! Ja to wezmę. Co to jest? Matka? Chciałabyś, żeby to była matka. Tak, chciałabyś mi to matka. Chciałabym. No, matka. Dobra, to ma gumkę. No. Maciek, czy masz gacie na sobie? No przed chwilą był w łazience. To twoje gacie są? Nie, no w życiu. A, no ale to są majtki albo gacie po prostu. No to twoja odpowiedź, ale majtki. Jesteś pewna? Majtki, na ale pewno, no bo gumka jest. I ludniowe. Nie musisz doprecyzować, czy damskie, czy męskie. Małaj palce! Są takie... Damskie czy męskie? Ja bym powiedziała, że damskie, ale mogę podpowiedzieć. Ale to jest różnica majtki po prostu, no. No tak, brawo. Wydaje mi się, że okresowe gacie to no, są po brawo, prostu. Majtki, no. O Jezu. Co tu jest napisane? Miego. Ja myślałam, że to jest misagi. Majtki misagi! O nie, a ja mogę Nie, komuś... dobrze, ta gumka dużo dała. A ja mogę komuś oddać moją gumkę? Nie. Nie. Ale są najbardziej takim boi pupą, co nie? Zauważyliście? Tak. No, to może być im szybciej to nie przestań, nie dotykaj. Im szybciej dotkniesz, tym szybciej przestaniesz dotykać. Wydaje mi się, że to będzie takie bardzo podchwytliwe. Ja bym, nie wiem, czy bym zgadzała od razu. Ktoś już był. Zepsuty banan? Czemu banan? Złam to! Bo często mi się psują banan. Złam to! To była banan. Wiesz, co to jest? Już teraz wiem. Banan! Zepsuty banan, bo to jest banda banana, ja nie będę miała żadnych skojarzeń. Ostateczna odpowiedź. Ale jesteś pewna? Poczekaj, możesz wziąć podpowiedź. Cicho! Wziąć podpowiedź. Daj mi ale powiedziała ostateczna odpowiedź, to daj mi ciągnij i sprawdź, czy to jest to. Cicho! Złam to. Nie no, przestań takie rzeczy. Ale jak złamie banana, to wyleci taki gnój. No, ale wtedy będzie pewna, czy to jest banan. No, przecież to jest nawet taki półokrągły. Złam to. Banan. Banan. Niestety. Ogórek. Oblany ogórek, Maciek troluje nas, nie? Jak taki duży banan, takie duże banany są? Co ty? To ma wielkość tej skrzynki. A wy nie... Ja kupiłam jakieś ogromne banany. To jest banan Chiquita. Dobra. To co leżało, znaczy koło ścia. O kurde, to miałam. Jak rozumiałam, co ona robi ze swoim życiem? A my też jak rozmawialiśmy o tym, że nie boisz się niczego dotknąć. Nie boję się. Mówisz odwrócić? Tak, możesz. I powodzenia. Ja, chyba... ja mi się wydaje, że to jest gorsze niż pasztet. No podbij sobie troszeczkę. Ja chyba przy nas przestanę cokolwiek jeść. To jest... To są krewetki. O, Aga i głowa oderwana. Nie chcę tego widzieć ogólnie. Jak nie widzę, to jest dobrze. Nie dotykam tego, więc to są krewetki. Na pewno nie chcesz się zastanowić. Nie chcę, tak? To zabieram od razu. Już? Tak. Ja dostałam najgorsze rzeczy chyba. A, czy nie znam. Maciek, jesteś naprawdę, znęcasz się nad Agą. Nieprawda, Kitek miał najgorsze. Nie. Dobra. Co Kitek miał strasznego? Przecież to jest proste, to jest trąbka. Brawo, to miło! Brawo, zgadza. Musiałem odpokutować po prostu. Dobrze, za te... dziękuję, nie było tak źle. Daj to! Daj to, wyrzucę przez
Jezu! Weź, bo ktoś dostaje. Nie ma. Dalej, koniec, koniec? Mam jeszcze tylko jeden przedmiot, może być runda dodatkowa. A jakaś a dogrywkę może ktoś musi zrobić? Jaka jest punktacja? Może dogrywka musi być. Punktacja. No. Weronika, 2 punkty. No. Muffinka, 2 punkty. Aga, 2,5. No. No i Kitek, 2 punkty. Czy ja to wygrywam? Czyli w zasadzie mamy ex aequo... Drugie miejsce. Drugie miejsce. Czyli nie ma żadnych przegranych, ale... No to czekajcie, to niech oni wszyscy włożą naraz rękę. I zobaczymy, kto będzie miał drugie miejsce. Zmieszczam przy ręce? Ale tak. Mamy tyle prezentów niespodzianek za wygraną. No nie, to bo ja już wygrałam. Tak, a bardzo grywka jest na drugie miejsce. Ja z chęcią przegram. Odwróćcie się wszyscy. Ja z chęcią przegram. I wciśniecie wszyscy swoje ręce tam. Już dawaj szybciej, Mociu. Już jestem. Już? Już? Tak, już? Tak. I teraz wszyscy włóżcie sobie ręce po prostu i dotykajcie się nawzajem. Ale coś dotknęłam gumowego takiego. Wciągnij jej rękę. Ej, mam coś. Ale nie odpowiadajcie, nie odpowiadajcie. Później wszyscy na 3-4 odpowiedzą. To był Łukaszenka, okej. Miał być na 3-4 wszyscy. Pierwszy! To nie, ja bym powiedziała, że to jakiś taki gniotek. Ja już wiem. To są Maci, rzeczywiście. Maci. To Kitek drugi. A co to jest? Ja! To leżało. Przed chwilą krewetki tam leżały. Maćka ręce brudne od kości, a fajnie. Nieprawda, umyłam ręce. Dobra. Nagroda dla zwycięzcy. Krewetka. Ja se zajrzę. Matko Boska, wyla nowy iPhone 17. Nie ma takiego. Czemu kłamiesz? Bo to jest przez prezentę. Warto było dotykać tych krewetek. Nie, żartuję, nie ma iPhone'a. Jest coś smacznego. Krewetka.